Gęsta mgła utrzymywała się dzisiaj rano prawie nad całym Śląskiem, a opadając na jezdnię, tworzyła cienką warstwę lodu. A oto skutki nieostrożności kierowców. Na szosie E1 doszło do karambolu, uszkodzonych zostało 16 samochodów. Na szczęście obyło się bez ofiar. Również w Poznańskim bardzo trudne warunki jazdy, ale i tu kierowcy zapomnieli o zachowaniu ostrożności. Efekt, wiele stłuczek, zginęła jedna osoba. Dzisiaj około godziny 17 zakończyła się akcja protestacyjna w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Chodziło przede wszystkim o podwyższenie pensji załodze o 20 tysięcy złotych. Podczas prowadzonych przez cały dzień rozmów między dyrekcją a przedstawicielami pracowników na kompromis poszła zarówno jedna, jak i druga strona. Ustalono bowiem podwyżkę w wysokości 18 tysięcy złotych, ale nie dla wszystkich jednakowo. Przy podziale brane będą pod uwagę kwalifikacje, staż pracy i oczywiście jej jakość. Szerzej niż w poprzednich latach otworzyły krakowskie kluby sportowe swe obiekty dla młodzieży spędzającej zimowe ferie w mieście. Wyróżnia się dysponujący niezłą bazą klub sportowy Korona. Udostępnia on każdego dnia świetlicę, dużą i małą pływalnię oraz halę sportową. Korzystają dzieci ze szkół, klubów osiedlowych, przyjezdnych obozów, a także zgłaszający się indywidualnie. Korona była też współorganizatorką piłkarskiego turnieju dla dzieci z drużyn spółdzielni mieszkaniowych miasta i województwa. W XVI-wiecznym pałacu Pinucci we Florencji otwarcie wielkiej wystawy malarstwa Jerzego Dudygracza. Jest to największa prezentacja dorobku polskiego artysty we Włoszech. Zgromadzono na niej ponad 70 obrazów z różnych okresów twórczości Dudygracza, co pozwala prześledzić także rozwój artysty. Moje obrazy zrozumiałe w Polsce muszę tu objaśniać wraz z historią naszego kraju, powiedział przed otwarciem wystawy florenckiej Dudygracz. Pałac Pinuccich, usytuowany w centrum miasta sztuki, obok słynnych galerii Uffizich i Pittich, zgromadził wielu przedstawicieli włoskiej kultury, a także władze miasta i prowincji. Od dziś do 14 lutego Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Przed południem byliśmy na próbie kapeli Krakowiensis, która wykonała utwór Symfonietta Krystyny Moszumańskiej-Nazar. Koncerty m.in. w Sukiennicach, w sali Hołdu Pruskiego, Galerii Krzysztofory, Filharmonii w Teatrze Starym. W programie muzyka symfoniczna i najnowsza elektroniczna. Autorami są absolwenci Krakowskiej Akademii Muzycznej. Pierwsze ujęcia we wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Tytuł Marcowe migdały, rzecz o marcu 68 roku. Dziś zostawiamy wszystkie rzeczy w klasie. I idziemy z wartą kolumną na rynek. A ty, Marciniak, ty zostajesz, to poważna sprawa. Idziemy pomóc partii. To chyba jedna z najczarniejszych plam naszej historii powojennej, gdy niektórzy z nas dowiedzieliśmy się, że to nie jest ojczyzna dla nich i że musieli wyjeżdżać. No i po 20 latach pierwszy raz ten temat jest dopuszczony do robienia w filmie. Ja miałem to szczęście, że jako chyba jeden z pierwszych scenariuszy sobie na ten temat napisałem, zatwierdziłem. Więc ma on tą swoją jakąś taką moralną, ja bym nazwał etyczną, mówię, że nasze pokolenie, które przeżyło obrzydlistwo marca 68 roku, ma prawo o tym zrobić film. To już ostatni dzień 5. Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych w Poznaniu. Wzięło w nim udział 17 zespołów, 5 orkiestr z 12 krajów świata. W 7 dniach festiwalowych tylko w Poznaniu odbyły się 23 koncerty. Tegoroczny był największym z dotychczasowych, a ponadto stał się największym festiwalem chórów chłopięcych w Europie.